Cześć, to ja. Dzisiaj nie z podróży, dzisiaj z domu. I dzisiaj będzie zupełnie inaczej. Dzisiaj nie będzie podróżniczo. Słuchajcie, dzisiaj będzie o vlogowaniu. A tak naprawdę będzie taka motywacja do vlogowania i taka pomoc dla Was. Jako, że ja jestem początkującym vlogerem, miałem powiedzieć młodym vlogerem. Dziwnie by to zabrzmiało. No dobra, jestem młody. No nie do końca. No w każdym razie dzisiaj będzie o vlogowaniu, dzisiaj będzie zachęta, dzisiaj będzie pomoc, dzisiaj będzie porada. Słuchajcie, moi drodzy, zauważyłem, że pojawia się zarówno pod moimi postami, pod moimi filmami na moim kanale, jak i na innych kanałach, jak i w sieci, dużo zapytań dotyczących vlogowania. Wiele osób jest zainteresowanych rozpoczęciem kariery na YouTube. I teraz w czym jest sęk? No w tym jest sęk, że wiele osób tylko o tym myśli, a tak naprawdę nie wie do końca, jak się za to zabrać i zastanawia się nad tym, czy jest w ogóle sens zaczynać vlogować, skoro nie mają profesjonalnego sprzętu, skoro nie mają pomysłu, skoro nie mają studia, skoro nie mają odpowiedniego wystroju. Popatrzcie się na moją ścianę. Tam są jakieś lusterka, żona zawiesiła, nie wiem szczerze mówiąc, co to oznacza, no ale to żona zawiesiła. Za mną obraz z Nowego Jorku. Znaczy, jest to Nowy Jork. No i widzicie, nie jest to żadne profesjonalne studio, a sobie vloguję, gadam sobie do was. O Szkocji, że jest go słońca, dla mnie po prostu mega. No. I co, no i jest okej, okay. No przynajmniej mi się tak wydaje. A za chwilę się dowiecie, że nie mam też profesjonalnego sprzętu. Mówię do Was poprzez telefon, mówię do Was do mikrofonu wbudowanego w telefon. Czasem podłączam jakiś budżetowy mikrofon zewnętrzny, który tak naprawdę nieznacznie poprawia dźwięk, ale nieznacznie. Ale to, że nieznacznie poprawia dźwięk, to nie jest do końca wada tego mikrofonu. To też jest między innymi zaleta telefonu. No nie jest tak, że vlogowanie stało się teraz wyjątkowo jakoś modne, bo ludzie vlogują odkąd tak naprawdę pojawił się YouTube i ja jestem jakby, no ja się spóźniłem powiedzmy jakieś 10 lat. Myślę, że gdybym zaczął 10 lat temu, to byłoby to odpowiednia chwila, ale czy jest za późno? Nie, moim zdaniem nie jest za późno. I mówi to do Was ktoś, kto zaczął 3 miesiące temu vlogować i nie osiągnąłem jeszcze jakichś tam wielkich sukcesów, ale zdobyłem już tam ileś tam subskrybentów, mam regularne wyświetlenia, mam regularnych fanów i widzę zainteresowanie. No owszem, nie jest się na pewno łatwo przebić. Nie jest tak, jak było, nie wiem, 10-15 lat temu, gdzie na polskim YouTubie tak naprawdę nic się nie działo, tak naprawdę nic nie było i vlogerzy pokroju Krzysztof Gonciarz na przykład, z szacunkiem oczywiście, bo jest on między innymi, ja między innymi uczę się od niego. On o tym nie wie. Także słuchajcie, nie jest za późno. Możecie zainteresować się vlogowaniem i możecie zacząć już w tej chwili. I naprawdę, jak macie telefon, to możecie zacząć w tym momencie, dokładnie w tej chwili. Możecie nawet przerwać to, co teraz oglądacie, chociaż zachęcam Was, oglądajcie do końca i zacząć po prostu vlogować. Włączyć telefon i po prostu powiedzieć coś. I tu dochodzimy do sedna, bo ja nie mam o czym mówić. Masz o czym mówić. Może coś o gotowaniu, a może o zwierzakach, albo jak zmotywować nastolatka do wczesnego wstawania. Uwierz, masz o czym mówić. Lubisz podróżować? No to masz o czym mówić. Lubisz jeździć na desce? Masz o czym mówić. Chcesz coś opowiadać o swoim dziecku. Każde dziecko ma ciekawą historię, którą możesz przekazać innym. Może coś o dzielnicy, na której mieszkasz. Masz o czym mówić. A może masz ulubioną restaurację, w której codziennie jadasz? A może po prostu codziennie rano biegasz i chcesz o tym opowiedzieć? Chcesz dać jakieś porady? Masz małe dzieci? Masz o czym mówić. Nie masz małych dzieci, nie lubisz podróżować, nie lubisz jeździć na desce. Na pewno coś jest, co lubisz. Klasyczne auto to też dobry temat na vloga. A jak twierdzisz, że nie lubisz nic, bo jesteś leniem, no to masz o czym mówić. Mów o lenistwie. Ale czy mnie będą ludzie oglądać? No właśnie, czy będą mnie ludzie oglądać? Ja też tak myślałem, czy będą mnie ludzie oglądać. I wiecie co? Pierwszy raz tak myślałem 15 lat temu. Tak mniej więcej, strzelam, bo to gdzieś tak mniej więcej było. I dlatego 15 lat temu nie zacząłem vlogować. I przez 15 lat tak myślałem.
I słuchajcie, 3 miesiące temu zacząłem vlogować i ludzie mnie oglądają. Przynajmniej niektórzy. Część ludzi mnie hejtuje. No też nie wszyscy, oczywiście, ale będą was hejtować. I hejtują, będą was hejtować, hejtują mnie, małego vlogera, i hejtują tych vlogerów, którzy mają miliony subskrypcji. Więc o tym zapominamy, o hejcie zapominamy. Hejt jest nieważny, jest nieistotny, jest skutkiem ubocznym vlogowania, więc to jest nieistotne, w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Nie przejmujemy się tym. A więc mamy tą sprawę załatwioną. Masz o czym vlogować i nie przejmować się hejterem. Kolejna rzecz. Nie mam czym. Masz czym. Masz telefon? Masz na pewno, bo oglądasz ten vlog, to masz na pewno. No dobrze, możesz go oglądać na laptopie lub na telewizorze, ale słuchaj, ile osób w dzisiejszym świecie nie ma smartfona? No może twoja babcia, jeśli masz jeszcze to szczęście, że żyje twoja babcia, no to twoja babcia być może nie ma smartfonu. Może twój dziadek, może twoi rodzice nie mają, no chociaż wątpię. No ale ty zapewne masz smartfon, niezależnie ile masz lat. No dobrze, jak masz 5 lat, to pewnie nie masz smartfonu, ale jak masz 5 lat, to też nie oglądasz tego vloga. Ale słuchajcie, ja widziałem, że już 7-8-letnie dzieci mają smartfony i vlogują, tak? Mój syn, 12-latek, ogląda czasem vlogi takich dzieciaków poniżej 10 roku życia, którzy komentują jakieś tam gry. Serio. Byłem w szoku. Nie pamiętam, jakiś tam amerykański dzieciak komentuje grę Roblox i powiem wam, że no gada tam sobie po dziecięcemu, nie? Jak to tam jakiś 8-9-latek sobie gada o tej grze. I co? No i patrzę na subskrypcję. 1,5 miliona. Wow. Także słuchaj, jesteś dzieckiem, jesteś nastolatkiem, jesteś dorosłym, masz prawdopodobnie smartfon. No dobrze, możesz mieć kiepskiej jakości smartfon. Trudno, nie ma żadnego problemu. Jeżeli będziesz przekazywał jakieś fajne informacje, jeżeli będziesz dawał jakąś wartość, to ludzie nie będą zwracać uwagi na jakość twojego nagrania. Tylko postaraj się na początku. Tylko postaraj się, żeby głos był dobry. No dobrze, jak masz kiepskiej jakości smartfon, to pewnie masz też kiepskiej jakości mikrofon w tym smartfonie. Więc jak pójdziesz na zewnątrz i będziesz na zewnątrz vlogował z tego telefonu, to staraj się, żeby to było zaciszne miejsce, żeby nie było wiatru. Jeżeli natomiast nie masz pieniędzy w tym momencie na to, żeby jakby polepszyć swój sprzęt do vlogowania, to staraj się może na razie robić vlogi z domu. Z domu to nawet kiepskiej jakości smartfon nagra ci w miarę wyraźny i słyszalny głos. I wiem, bo tak zaczynałem. Zaczynałem mówić do telefonu wartego 500 zł za nowy. 500 zł jako nowy, więc sami rozumiecie, że to jest bardzo, bardzo nisko budżetowa półka. I do takiego telefonu gadałem i miałem nawet 1000 wyświetleń. Serio, ja mały vloger, kiedy zaczynałem, mając kilkadziesiąt subskrypcji, gdzieś tam po paru dniach, kilkadziesiąt subskrypcji, zdarzyło mi się nagrać film kiepskim telefonem i dostać 1300 czy 1400 wyświetleń, kiedyś za taki film otrzymałem. Także widzicie, jak to jest. No więc sprawę sprzętu mamy załatwioną. I teraz tak. Czy jeżeli już rozwijam vloga, albo jednak na początku mam tam jakieś pieniądze i chcę zainwestować w sprzęt, czy musi być to konkretnie jakaś profesjonalna kamera? No profesjonalna kamera to jest bardzo szerokie słowo. No tutaj tak naprawdę dla jednych profesjonalna kamera będzie kosztować 3,5 tysiąca złotych, a dla innych 25 tysięcy, więc to jest bardzo szerokie pojęcie. Ja się na tym nie znam, ja wam nie będę doradzać. Ja kiedyś będę chciał kupić kamerę. Teraz, w tym momencie gadam do was do telefonu, ale już nie do tego za 500 zł, tylko troszkę droższego. No i dla osób zainteresowanych powiem, że gadam do iPhone'a 12 Pro Max. No i jaka jakość jest, to sami widzicie, nie tylko po tym filmie, ale zachęcam was do na przykład obejrzenia kilku poprzednich filmów, zobaczycie sobie, jaka jest jakość. I w większości z tych filmów gadam do mikrofonu wbudowanego w ten telefon. A więc sami widzicie, jak się sprawdza, sami widzicie. Kilka moich filmów zostało skomentowanych jako filmy nakręcone bardzo dobrej jakości kamerą i osoby, którym powiedziałem, że kręciłem to po prostu iPhone'em, to nie chciały mi na początku wierzyć, że można telefonem nakręcić tak dobrej jakości
filmy i uzyskać tak dobrej jakości dźwięk. No jednak można, no technologia idzie cały czas do przodu. A więc tak, możesz vlogować z telefonu, więc nie masz wymówki, nie masz wymówki. Masz temat, masz sprzęt i co? No i zapomniałem, co miałem jeszcze powiedzieć. No w każdym razie nie masz wymówki. Chcesz vlogować? Zacznij, słuchaj, zacznij naprawdę. Nie przejmuj się potencjalnymi hejterami, bo hejty będą. Będą na początku i będą pewnie za 10 lat, jeżeli jeszcze za 10 lat będziesz vlogował. Ja hejt też mam, nie przejmuję się tym w ogóle. Gdybym się tym przejmował, to bym pewnie w ogóle nie zaczął vlogować. Czy reaguję na hejt? Nie reaguję na hejt. To znaczy, no jedyną reakcją to jest po prostu blokowanie tych osób. Ale nie dlatego, żeby one mi jakoś przeszkadzały, tylko ja nie chcę, żeby po prostu przeszkadzały moim widzom. Ja chcę, żeby moi widzowie czuli się tutaj dobrze, nie musieli narażać, że tak powiem, się na czytanie jakichś hejterskich, wulgarnych wypowiedzi niektórych użytkowników. Dlatego te hejty są blokowane i szczerze radzę wam postępować tak samo. To, co ja polecam szczerze i to, co mi polecali już wielcy vlogerzy, do których się gdzieś tam odezwałem, do których gdzieś tam napisałem, to tak zwane daily vlogi. Po prostu możesz pokazywać swoje życie. Jeżeli ty uważasz, że masz nudne życie, to możesz się bardzo mylić, bo dla kogoś twoje, że tak powiem, w cudzysłowie, nudne życie, dla kogoś może być mega ciekawe. Oglądam dużo vlogów, śledzę dużo vlogów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. I niektóre vlogi, które oglądam, ja osobiście uważam, że no, że nic tam, powiedzmy, się nie dzieje, że wyglądają dosłownie jak jakieś opery mydlane, a te vlogi mają milionowe zasięgi i miliony subskrybentów. Co to oznacza? No to oznacza, że mi się może to nie podobać, ale są miliony ludzi, którym się podoba. No i tak to właśnie działa. Tobie się może nie podobać to, co robisz na co dzień w swoim życiu, no bo robisz to, bo nie wiem, bo musisz, albo się przyzwyczaiłeś, ale dla kogoś może być to niezwykle ciekawe. I ja też wiem, że ja nie będę teraz skromny, ale wiem, że wiele osób nie obejrzy tego filmu, wyłączy ten film, wielu osobom się nie spodoba to, co ja pokazuję, to, co robię, ale będzie też wiele osób, których mnie zasubskrybuje i będzie mnie śledzić. I ja o tym wiem. I ja po prostu chętnie wychodzę naprzeciw tym osobom i chętnie staram się jakby dawać im wartość, tak? Bo czuję to, że chcę po prostu dawać jakąś wartość. Chcę pokazać coś, co ja robię, a co uważam, że jest inspirujące, czyli na przykład te podróżowanie po Wielkiej Brytanii, pokazywanie pięknych zakątków w Szkocji, Anglii i innych krajów zrzeszonych do Zjednoczonego Królestwa. Jeżeli mam wiedzę na jakiś temat, no to dzielę się tą wiedzą, pokazuję, mówię o tym. Jeżeli wiem, jak coś zrobić, aby ułatwić sobie życie, no to daję te porady, bo daję te porady, ale pod warunkiem, że ja już je przetestowałem na sobie i ja wiem, że to działają. I słuchajcie, dla ludzi może być nawet ciekawe, nie wiem, jak dobrać sobie buty na zimę. No nie wiem, dlaczego akurat o zimie wspomniałem, skoro jeszcze pełnię lata mamy. No ale przykładowo, jak dobrać sobie buty na zimę? No dla większości osób może być to oczywiste, no, że trzeba kupić ciepłe buty i tak dalej, i tak dalej. Ale jest wiele osób, które o tym może jakby nie wiedzieć do końca, na co tak dokładnie trzeba patrzeć. Na przykład ja należę do takich osób. Ja sobie kiedyś kupiłem buty na zimę, no kożuszek w środku, ładne, piękne, skórzane buty, ale jakoś nie byłem zadowolony, niewygodnie mi się w nich chodziło. No bo dowiedziałem się, że mam tak zwane wysokie podbicie stopy i po prostu przez to mi było niewygodnie i musiałem po prostu szukać takich butów, które są charakterystyczne, które się nadają dla wysokiego podbicia stopy. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli takie proste nawet porady na co dzień. No nie wiem, ja ten vlog, co w tym momencie nagrywam, słuchacie mnie, ja go nie planowałem. Ja po prostu gdzieś tu parę godzin wcześniej trafiłem na artykuł, że coraz więcej osób jest zainteresowanych vlogowaniem, ale jednocześnie te osoby jakby rezygnują ze swoich marzeń, no bo właśnie nie mają sprzętu, nie mają tematu i tak dalej, i tak dalej. Więc pomyślałem, że ja już to przerabiałem i mam już jakieś tam doświadczenie i jakieś pojęcie w tym, to pomyślałem, że wam po prostu to przekażę wiedzę, że was zainspiruje i zmotywuje. I po prostu mam nadzieję, że w tym momencie wyłączycie ten film albo doczekacie do końca, weźmiecie telefon, nagracie pierwszy vlog i wrzucicie go. Zróbcie to. Jeśli są tu osoby, które chciały kiedyś vlogować lub chcą nadal, a jeszcze tego nie zrobiły, no to teraz jest na to czas. Nie jutro, nie za godzinę, w tej chwili.
No chyba, że akurat coś robisz, że nie możesz w tej chwili. Więc poczekaj na wolną chwilę i zrób to. Nie odkładaj tego. Vloguj. To jest fajne, naprawdę. Trzymajcie się.